Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, rozpoczynamy informacje dnia. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz nowelizacja karty nauczyciela to główne tematy posiedzenia rządu, które właśnie w tym momencie powinno się rozpocząć. Z racji nieobecności w kraju premier Beaty Szydło zastąpi ją wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawi pozostałym członkom rządu informacje o zmianach w zakresie wieku szkolnego. Pod koniec 2015 roku posłowie przegłosowali nowelizację ustawy, w myśl której zniesiono obowiązek szkolny sześciolatków. Drugą z informacji, jaką przedstawi szefowa resortu, jest postęp w konsultacjach dotyczących karty nauczyciela. Chodzi o likwidację tzw. godzin karcianych i zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla nauczycieli. Kolejna kwestia to likwidacja obowiązkowego sprawdzianu dla uczniów kończących szkoły podstawowe. Taka zmiana mogłaby wejść od 2017 roku. Dodatkowo rząd planuje wprowadzenie możliwości odwoływania się od wyników matury. Spotkanie ministrów będzie dotyczyło także działań podejmowanych przez resort sprawiedliwości. Prawda o sytuacji w Polsce to strategia Beaty Szydło na dzisiejszą debatę w Parlamencie Europejskim. Tuż przed debatą w Strasburgu odbędzie się protest przeciwko ingerowaniu Unii w wewnętrzne sprawy Polski. Jako pierwsi głos zabiorą przedstawiciele Komisji Europejskiej i Holandii, kraju, który sprawuje prezydencję. Później przewidziane jest wystąpienie polskiej premier. Nie zostały przekroczone ani złamane żadne zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Chcemy, żeby Unia Europejska rozumiała, że Polska jako suwerenne państwo ma prawo podejmowania, tak jak każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, decyzji wewnętrznych, które służą obywatelom. Beata Szydło będzie mówić prawdę o Polsce, podkreśla minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Nie ma co szukać jakichś skomplikowanych, zawiłych scenariuszy. My mamy w ręku ten jeden argument zasadniczy. Myślę, że fakty działają na korzyść Polski. Po polskiej stronie głos zabiorą kolejno reprezentanci wszystkich 8 europejskich frakcji. Potem przewidziane są wystąpienia polskich eurodeputowanych. No my chyba wiem, jak jest w Polsce, bo chyba na co dzień polscy parlamentarzyści, a także europosłowie, którzy są bardzo blisko polskich spraw, dostrzegamy i widzimy, jak wygląda sytuacja. Uchwalane są ustawy, które są niezgodne z konstytucją. To poseł Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej. Marek Jakubiak z klubu Kukiz 15 zdecydowanie przestrzega przed nierozważną postawą. Waszą partią jest Polska Rzeczpospolita i koniec gadania. No, macie interes narodu reprezentować, a nie swoje partykularne interesy. Trzecia runda debaty to ponownie głos dla polskiej premier. Beata Szydło będzie miała możliwość odpowiedzi na ewentualne pytania i ostateczną szansę na rozwianie wątpliwości. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski jest dobrej myśli. Polska może to wyjaśnić i zamknąć sprawę, natomiast tłumaczymy, że jest wiele problemów w tej chwili, które wymagają wyjaśnienia wokół Europy i w samej Europie. Każda taka debata niesie za sobą szanse, ale jednocześnie zagrożenia, zauważa politolog profesor Arkady Rzegocki. Tym bardziej, że już jesteśmy w Unii na cenzurowanym. Warto byłoby wykorzystać tę debatę do początku ofensywy medialnej, informacyjnej, wizerunkowej, no takiej, która spowoduje, że wreszcie w krajach Europy Zachodniej Polska i nasz region będzie znacznie bardziej obecny w świadomości i w działaniu poszczególnych osób. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby wpływ na wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w takim samym stopniu mieli rządzący, jak i opozycja. Prezes Jarosław Kaczyński w jednym z medialnych wywiadów przyznał, że nie zależy mu na nominowaniu większości składu Trybunału. Burza o Trybunał Konstytucyjny rozpoczęła się w Sejmie. Nie ma tego typu przykładów w całej Unii Europejskiej. Nie ma takich przykładów w Stanach Zjednoczonych, żeby móc naruszać trójpodział władzy. Co wy wyprawiacie? W jaki sposób możecie w ogóle myśleć o tego typu postępowaniu, które tak naprawdę narusza i depcze trójpodział władzy, który jest zapisany w Konstytucji? I co więcej, depcze jeszcze do tego sprawę fundamentalną, a mianowicie niezawisłość sędziów. Pytaliście państwo o to, jakie są zaległości w Trybunale Konstytucyjnym, jak szybko te sprawy są rozpoznawane, a no to zależy od tego, kto skargi składa. Jeżeli skargę złoży Platforma Obywatelska, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby rozpoznanie było tego samego dnia. Tak było w dniu 30 listopada.
Złożyliście państwo wniosek kuriozalny, niedopuszczalny z mocy prawa, niedopuszczalny, o zabezpieczenie działań Sejmu, żeby powstrzymać parlament przed wykonywaniem jego funkcji konstytucyjnych. I cóż się okazało? Trybunał Konstytucyjny tego samego dnia takie postanowienie wydał. Później zwolennicy tych, którzy władzę stracili, przenieśli się na ulicę. Rzekomym powodem tych protestów mają być zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Znowelizowana przez Prawo i Sprawiedliwość ustawa stanowi, że Trybunał ma orzekać w pełnym składzie, czyli w obecności co najmniej 13 z 15 sędziów. Dodatkowo orzeczenia muszą zapadać większością 2/3 głosów, a nie jak to było wcześniej większością zwykłą. Nowa formuła ma odpolitycznić decyzję Trybunału i ograniczyć wydawanie decyzji większością wskazaną przez jedną partię. Takiej większości, jak przekonywał w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński, nie potrzebuje Prawo i Sprawiedliwość. My nie zabiegamy, by mieć większość polityczną w Trybunale. Mogliśmy to zrobić w tej kadencji, ale chcę to stanowczo podkreślić, tego robić nie chcemy. Jesteśmy gotowi wybierać osoby zgłoszone też przez inne opcje polityczne. Na przykład 7 sędziów wybieranych przez partię czy koalicję rządzącą, 8 przez opozycję. Taka deklaracja o charakterze politycznym kierowana do opozycji w jednym z głównych dzienników wychodzących w Polsce, no jest ważnym krokiem politycznym do rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego. Mówi doktor habilitowany Marek Dobrowolski. Spór, o którym mowa, cały czas trwa. Nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym do tego właśnie Trybunału zaskarżyli już Rzecznik Praw Obywatelskich, posłowie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej oraz prezes Sądu Najwyższego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi konsultacje społeczne w sprawie programu Rodzina 500+. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiciele resortu odwiedzają w tym celu poszczególne urzędy wojewódzkie w Polsce. Trwają przygotowania do wdrożenia w życie sztandarowego projektu Prawa i Sprawiedliwości. Konsultacje w sprawie programu Rodzina 500+ przebiegają w ekspresowym tempie. W projekcie ustawy, który w tej chwili jest w konsultacjach społecznych, my przewidujemy, że wypłata tego 500-złotowego świadczenia będzie w formie gotówki. Przypomnijmy najważniejsze punkty programu. Świadczenie przysługuje każdemu na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł. Świadczenie wypłacane jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat. 500 zł to kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki. Świadczenie ma być wypłacane w drugim kwartale 2016 roku. Program dotyczy na takich samych zasadach dzieci adoptowanych, jak i biologicznych. Pierwsze spotkania w ramach konsultacji odbyły się w Łodzi i Poznaniu. Zainteresowanie programem jest ogromne. Na program mnóstwo maili, bardzo już takich szczegółowych, od osób fizycznych, indywidualnych, bo pamiętajmy, że to do nich jest skierowany ten program. Te pieniądze mają do nich trafić, natomiast samorządy są jakby pośrednikiem w realizacji tego programu. Przedstawiciele samorządów na spotkaniu z ministrem mieli sporo pytań, uwag i sugestii. Niektórzy zwracali uwagę na dość skomplikowane kryteria przyznawania pomocy. Sądzę, że najłatwiej by się osiągnęło efekt, gdyby kryteria przyznawania, chodzi tutaj konkretnie o pierwsze dziecko, były uproszczone. Wczoraj takie konsultacje odbyły się w Krakowie. Jak mówi wojewoda małopolski Józef Pilch, to impuls dla młodych ludzi, że warto inwestować w rodzinę. Pieniądze pozwolą na to, że te dzieci raz, że będą i dożywione, dwa, że będą i ubrane i będą być może jeszcze ich stać na to, żeby dodatkowo na jakieś świadczenia dodatkowe typu nauka języka, opłaty starczyło. Więc to jest dla rodziny bardzo dobre. My inwestujemy w rodziny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wsłuchuje się w głos swoich obywateli, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Konsultacje społeczne już przyniosły pierwsze zmiany w programie. Jedną zasadniczą zmianę dokonaliśmy, bo w pierwotnej wersji było to, że doliczaliśmy do dochodu, do wszystkich świadczeń dochód z tych 500+. Tutaj są różne głosy, środowiska, które tutaj bardziej wspierają tak by politykę rodziny, uważają, że powinno się to wliczać. Również na dzisiejszym, wcześniejszym spotkaniu takie głosy padały, ale doszliśmy do wniosku, że na dzień dzisiejszy wycofaliśmy się z tego, że nie
nie będziemy tego dochodu doliczać, żeby nie było takiego wrażenia, że ktoś na tym traci. Nabór wniosków ma ruszyć 1 kwietnia. Przy okazji programu resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmian w ulgach podatkowych rodzinnych, zarówno jeśli chodzi o ich wysokość, jak i o sposób ich odliczania. Trwają ferie zimowe. Jako pierwsi od nauki odpoczywają uczniowie z województw małopolskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Niestety nie wszystkie dzieci spędzają ferie na zimowiskach. Większość pozostaje w domach. Nie znaczy to jednak, że muszą się nudzić. Od lat do najpopularniejszych form wypoczynku feryjnego należą zimowiska, podczas których dzieci uczą się jazdy na nartach czy snowboardzie. W Małopolsce funkcjonują prawie wszystkie wyciągi. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna przekracza metr grubości. Zgodnie z prognozami warunki utrzymają się przez kolejny tydzień. Dla uczniów, którzy pozostają w domach, ferie bez wyjazdu mogą być równie niezwykłe. Wiele miast przygotowało mnóstwo atrakcji. Wczoraj od godziny 11 do godziny 13 dzieci mogły za darmo przejechać się dorożką wokół rynku głównego. Zainteresowanie przejażdżką było bardzo duże. Jeździmy cały czas non-stop, praktycznie w ogóle nie stoimy. Oczywiście dzieci jeżdżą z jednym opiekunem dorosłym, około 6 osób chodzi do dorożki. Zadowolenia z przejażdżki nie kryły dzieci. Bardzo fajnie. Jeździłeś już wcześniej dorożką? Nie, pierwszy raz. Także dorosłym taki pomysł bardzo się spodobał. Bardzo fajnie, bardzo fajna akcja. Myślę, że powinno być częściej coś takiego robione. Ferie zimowe to nie tylko odpoczynek, to także czas, w którym dzieci i młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na które w ciągu roku szkolnego często brakuje czasu. Mowa tu o warsztatach muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych czy zajęciach sportowych, jakie podczas ferii oferuje wiele miast. A teraz o zaskakujących danych. Okazuje się, że druga największa gospodarka świata w ubiegłym roku rosła najwolniej od ćwierćwiecza. Chiny, bo o nich mowa, mają przed sobą okres wielkich zmian. Mimo zapewnienia o tempie wzrostu chińskiej gospodarki budzą coraz więcej wątpliwości. Prognozy ekonomistów zakładały wzrost gospodarki chińskiej w granicach 7%. Wielkiej niespodzianki nie było. Wzrost PKB wyniósł 6,9%. Na podstawie wstępnej kalkulacji za cały rok produkt krajowy brutto osiągnął 6,9%. Dane uwzględniają 4 kwartały. Mimo iż PKB było zgodne z oczekiwaniami większości ekonomistów, to jest to wynik o 0,4 punktu procentowego niższy niż w 2014 roku oraz najniższy odczyt od 1990 roku, gdy w państwo środka uderzyły sankcje. Czołowi przedstawiciele ekipy rządzącej wielokrotnie sugerowali, że czas wysokiego wzrostu gospodarczego w Chinach powoli się kończy. Ich zdaniem w ciągu najbliższych 5 lat oczekiwany poziom wzrostu ma wynieść już 6,5%. Dyrektor Narodowego Biura Statystycznego przedstawia zupełnie inną wizję. W dłuższej perspektywie spadek wartości waluty nie będzie tendencją stałą, ponieważ jesteśmy wręcz pewni, że już wkrótce nastąpi wzrost chińskiej gospodarki. Ogólne tempo wzrostu gospodarczego przecież się nie zmieniło. Wielu ekspertów przestrzega, że Chiny przeżywają okres spowodowanego przez deflację spowolnienia gospodarczego. Proces ten jest trudny do odwrócenia przy pomocy tradycyjnej polityki monetarnej i fiskalnej. Tak więc oznacza to spowolnienie także w najbliższych latach. Dużym problemem są dane z poszczególnych kwartałów. Po poddaniu ich analizie okazuje się, że są niebezpieczne dla chińskiej gospodarki. Nie chodzi o cyfry czy fałszywą precyzję, bo to nie zwiastuje poważnego spowolnienia. Zapomnijmy o numerach, spójrzmy na trend, a trend mówi o poważnym spowolnieniu. To jest bardzo niepokojące. Nawet osłabiona chińska gospodarka w dalszym ciągu pozostaje jedną z głównych lokomotyw wzrostu światowej gospodarki, a także głównym rozgrywającym w handlu międzynarodowym i jednym z największych konsumentów surowców. Do gwałtownych zamieszek i demonstracji tuż przed drugą turą wyborów parlamentarnych i prezydenckich doszło w stolicy Haiti. Podpalono samochody i atakowano lokale komisji wyborczych. Uczestnicy demonstracji oskarżali władze o fałszowanie wyników głosowania i domagali się zorganizowania nowych wyborów. Stolica Haiti. To tu wczoraj wieczorem około 2000 demonstrantów wzięło udział w ulicznych zamieszkach.
Manifestanci wznosili barykady z opon, które następnie podpalano. Co więcej, obrzucano kamieniami przejeżdżające samochody. Sytuację udało się opanować dopiero po kilku godzinach. Okazuje się, że niestabilną sytuację polityczną na Haiti wykorzystują nie tylko niezadowoleni z władzy obywatele, ale także krajowi politycy, jak i siły zewnętrzne. Młodzież z dzielnic nędzy, pozbawiona perspektyw i szans na stałe zatrudnienie, niestety łatwo daje się werbować do udziału w zamieszkach. Manifestację potępiła Organizacja Państw Amerykańskich. Pierwsza tura wyborów na Haiti odbyła się 25 października. Na najbliższą niedzielę zaplanowano drugą turę. To wszystkie informacje kolejne o godzinie 16. Ja życzę Państwu dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozy pogody. Dziś w pogodzie nad Europą niewiele zmian. Opady śniegu prognozowane są na wschodzie i północy kontynentu. Na zachodzie opady deszczu. Najwięcej pogodnego nieba pojawi się w pasie od Niemiec po zachodnią Polskę aż po Bałkany. W Moskwie nadal zimno, około minus 8 stopni. Na południu kontynentu zaledwie 8, 9 kresek powyżej zera. I sprawdźmy, co przyniesie pogoda w naszym kraju. Dzisiejsza aura będzie typowo zimowa. Doskwierać nam będzie przejmujące zimno, a na termometrach w całym kraju odnotujemy ujemne wartości. Opady śniegu spodziewane są na północy i wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura od minus 2, minus 3 stopni na zachodzie i Pomorzu do minus 7 na Podlasiu. Ciśnienie powoli spada, a barometry w południe wskazały 1017 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia.